kto teraz? O. Shitoka Cara CC. Rainstrike. Nie, kontynuuję, bo już grałem. Jestem Ryan Scott. Mam 6 ofert pracy, którą mam wybrać? Nie wiem. Czekaj, 100 tysięcy, tutaj jest, tutaj też jest 100 tysięcy. Ej, to był faul! Aha, nie było faulu, fajnie. Frajerzy. Nie zapomnę tego. Ty, w zeszłym roku zajmowali pierwsze miejsce, ale ja miałbym im pomóc jeszcze lepszą pozycję zająć. Aha! Lepszą niż pierwszą. Aaa, no to... Powodzenia życzę. Na przykład taki Michał na ochronie, to tam pierwsze miejsce im robi w rankingu. Najlepszy ochroniarzy. I 4-0 GG. Koniec. Dziękuję, do widzenia. Będzie rage quitting. Będzie rage quitting. Dziękuję, do widzenia. Sabem chciałem sobie pojechać i pojechałem, że tak powiem. Pa, pa, ra, pa, ra, pa. Małp już. Na torze Mentor Park wysokość się zmienia, szczególnie na kilku zakrętach. Dlatego uważam, że powinniśmy ustawić samochód, żeby miał dużą siłę nacisku. Duża siła nacisku mam mieć. 250 V. A tu będzie tak mordę to darło. O Boże, nie, 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 nie. O, jest filmik. Cholera. Czyżby to nasz nowy złoty chłopak, pan Ryan McCain? Jesteś fanką? Dam ci swój autograf. A, to jest coś. Kierowca, który umie się podpisać. Umiem też kilka innych rzeczy. Chcesz, to potrenujemy w mojej przyczepie. Najpierw sam potrenuj. Na razie, McCain. Masz coś do mnie, kowboju? Coś mi się zdaje, że z samochodami radzisz sobie lepiej niż z kobietami, mały. XD. Poważnie? Co ci do tego, z czym sobie lepiej radzę, staruszku? Co ty robisz? Czekaj, co? A co jest? Rakieta Jack Johnson. Ścigałeś się z moim ojcem. Mówił, że jesteś nie do zdarcia. I miał rację. Kowboj jakiś mnie zaczepił. Wow! Wow! Ham to jest. Fantastyczna informacja. Kowboj, rozumiesz? Kowboj, co ty gadasz? Kowboj. Ależ to było dobre. To jest rakieta Jones Johnson. Rakieta, o ja! Dobra rakieta. Nie ma żadnego przeciwnika. Ale ciężko. Chyba się nie zagram finału dzisiaj. Grasz chłopie, nie ma opcji. Nie ma ludzi. Ludzie jeszcze nie grają. Ty chłopie, a ci powiem tak, że w takiej grze jak to, nie? Powinien być opcja dialogowa jak w Wiedźminie. Powinny. Gdzie? W tej grze co ja gram takiej wyścigowej? Wyścigowa wyższa? Wyścigowa wyścigówka. Wyścina, wyścigową, wyścigówkę, tak. No to była ta twoja łamanka języka. A pamiętasz, co ja wymyśliłem, robię gorąc? Stół z połowa welwe. Stół z połowa welwe. Dobra, teraz mam tak na farce, jak powiedziałeś, pewnie tak. I cieszę tam, mówię, ale ja to zrobiłem, ale dobry jestem. Jeszcze raz. Stół z połowa welwe. Jeszcze raz. Stół z połowa welwe. W końcu się, chłopie, w końcu się... Dobra, ale ile razy można, dobra, czekaj. I tak sobie myślę teraz, pamiętasz moją rewolwerowcę? Wylewolwerowany rewolwerowiec, tak? A? Dawaj, powiedz to. Nie, bo ja się wszystko pisze na się. No powiedz to. Wylewolwerowany rewolwerowiec, wylewolwerował wylewolwerowanego rewolwerowca, wylewolwerowanym rewolwerowcem. Goddammit, dlaczego? Jest jak to ciężkie jest. Dobra, słuchaj, chłopie, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie, bo to czasem rzadko się mnie. Czekaj. Wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca wyrewolwerowanym rewolwerem. Pens.
Jeśli ja coś trudniejszego. To ja to myślę, to jest trudne. Co by ci takiego ciężkiego wziąć? Ja nie wiem. Nie znam danych łomaczy. Ja tak w sumie to też nie za bardzo pamiętam. Tylko ten stół z powyłamywanymi nogami, a tak... O, teraz powiedziałem z powyłamywanymi. Dobrze powiedziałem, stół z powyłamywanymi. Dupa. Dupa nie, to jest ciekawe. Dagonie tego sama nie mogę. Jezu, za długie to pytanie było. Dlaczego takie długie? Kuźwa. Nie podoba mi się to. Come on, lady, let's go party, paro, ra, 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 ra. Come on, o zwycięstwo. Mam cię, knojku. A, jesteś mój, whoops. Masz coś do mnie, buraku. Ups. W ogóle pierwszy raz od dawna na kompie tutaj jestem na tym stacjonarnym. Takie, jak to działa, jak to się wstydzuje? A, myślę, A tobie komputer się działa? Chodziło. Wiesz, ma tylko... Ile? 12? 11 lat? Nie wiem. Mam wrażenie, że miał... jakby miał 20 lat. I co w nim wymieniałeś przez ten czas? Tylko RAM chyba, nie? I kartę graficzną. Ati Redon. Która jest to znaczy... Ale procesor, dysk i tak wszystko to samo. No. Ale to ciężko jest po prostu. Był wymieniany, był wymieniony, tak? Wiesz, że żywotność dysków to jest tam, z tego co wiem, tak maksymalnie z 5-6 lat. No to mój dysk ma chyba lepszy niż 5-6 lat. Mój dysk jeszcze działa, chodziło. A zaraz tak patrzę, włączę, bo się pali tam. Pożar w domu, co? Wszystko kupuję. Uważaj, co mówisz, bo... Ten tor jest dościłowny, Ryan. Proste są podzielone szykanami i dlatego zalecam zbalansowane ustawienia samochodu. Ale no... Pamiętam, to było dobre. Ale wolę, no. Do boksu mam zjechać, are you fucking ready, me? To pamiętam, to było dobre. To nie, czas, kiedy to nie było dobre. Siedzimy u ciebie z Michałem, a tutaj nagle ten dwuchapką... Ale to nie było specjalnie, to, chciałem zrobić. To była pianka do klawiatur, a ty żeś to do... Nie była pianka do klawiatur. Gdyby to była pianka, to nawet do kompa nie odpalił wtedy. To było normalne... Przecież ci się ze źle spalił. No tak, bo wyłączyłem kompa i włączyłem, a to już... Już to był stary też klacz. No mówię, gówno nie a była. A pamiętaj, jak ty to zrobiłeś. My się siedzimy, patrzymy i nagle ci się zaczyna ten dym lecieć z komputera. A ja. My z Michałem od razu, dobra, cześć Mateusz. No od razu, spieprzyliście, no jak zawsze. Pamiętam, ty żeś coś tam i twoja mama przyszła i co z twoją cię pogadała? I ty coś tam do mamy chyba gadałeś. No powiedz tacie, żeby się komputer spalił. A bo sam nie chciałeś gadać. Nie, to nie było tak. Nie znasz tej historii dokładnie, co ja powiedziałem, więc tutaj... Proszę się tutaj... Każdy samochód ma w tej grze dokładnie tak samo we wnętrzu. Dokładnie, chłopie, tak samo, tylko znaczek po środku jest inny. W zależności jaki samochód będziesz. Wow. A? Oh my god. Na. Dobra, cię. Co się stało? Jedziemy dalej, jestem świetny, spoko. Dorwę. No jakim sposobem kompany takie coś robi? No nie. Tak, tak, co trzeba zrobić z samochodem, Ryan? No głos polega? Jak najszybciej, dobra. Jezus, gościu ma tyle szczęścia w tym meczu. Nie, już wiem, nie robię. Ja wiem, że tak to nie powinno się do końca robić, że ja ich tak brzydko tutaj wyprzedziłem w pewnym momencie, ale nie wiem. To jest słuszne. Tu nie ma kara. Ziomek, ziomeczku, ziomeczku, otworzymy maskę, tak, coś tam, zamknij maskę, dobra, wyjeżdżaj, uciekaj. A pamiętam Kolima Kraj, za 500 metrów stajesz w lewo, prawo. To nawigacja tak mówi, a nie. Dobrze. Ja mam Wiedźmina na nawigacji, Geralt. Nie wiem. Za 500 metrów
skręć w prawo. Ale ty to słyszałeś, nie? Na tym filmiku. Słyszałem. Jezu. Za 3 km skręć w prawo. Za 500 metrów częste kontrole w prawo. Wyprzedzają mnie? Jezus, no jakim sposobem? No właśnie. Dobra. Jestem 16. Pozycja nie jest zachwycająca, powiedzmy sobie szczerze. To lekkie ścięcia wynikają z tego, że samochód tak się prowadzi. To jest Saab 9-5? Jest 0-0. Ja z tym gościem jeszcze będę ma wygrać, ale co tam? Aha, już to kiedyś słyszałem. Naprawdę! Teraz w tym momencie mówię 100% mam prawdę. Będę mógł jeszcze zniszczyć jak... Już to kiedyś słyszałem. Już to kiedyś słyszałem, widziałem. I... Nie idzie mi zbyt dobrze w tym wyścigu. Dobra, skupienie. Kurwa, do pracy. Trzy okrążeń do końca? Okej, okay. Tutaj dubbing jest spoko, ale ma lekkie problemy. Dobra, jestem na 10 miejscu. Teraz zostaje mi tylko włączyć Turbo Paweł. Myślałem, że powiesz Turbo Grosik. Nie, Turbo Paweł. Aha, Paweł. Nie wiem, tak. Turbo Kozak. O! Ty, kiedyś trzeba iść i nagrać Turbo Kozaka. Opa, normalnie, kamerę bierzemy, jak to... No serio, co za problem. Ale musisz kupić lustrzankę, nie? Jezu, ja mam telefonem nagrany. Co? Nie, tak, dobrze. Telefonik. Ja to sobie robię. Nie. Trzeba kupić. Tylko statek trzeba kupić, A faktycznie. O tym ciekawe jak bez statywu! Dobra, ciekawe. Inaczej zrobimy. O Boże, nie! A Michał tam, a tam wiesz, my tak nagrywamy, my się załóżmy na jakąś, ja się waliłem albo coś, a Michał pod swoim głosem takim się śmieje. I co? Tak, no trudno, no, no co poradzić? A ty nie, a ty jesteś takim leniwym, że ty nie wytniesz tego. No właśnie. Nie, jego śmiech w sensie. Doskonały przejazd, Ryan. Aha, rekord okrążenia. Rekord okrążenia. Ryan Scott McCain. To ja. No dlaczego ta piłka nie chce mieć na tej bramki jego? No, masz za zarwa? No właśnie nie mam, ale miałem... Dobra. W pierwszym drafcie miałem. A ty już drugi grasz? No. A ile ci zostało końców? 23. A ty jesteś jeszcze jeden starszy. Na jak? Co spaczek z pierwszego? I w ogóle gdzie doszedłem? Do pierwszej rundy oczywiście. Nie, w pierwszej rundy przegrałem. W pierwszej rundy? A w pierwszym przegrałeś? No. Długo nie grałem, no co no. A ten? Teraz? A teraz drugi, teraz jestem w drugiej rundzie i na razie wygrywam 1-0. Umiejętności już nie te. Nie. Teraz tego pod atak trzymam mocno, jakbym nie wiadomo co robił. A kiedyś leciutko, w futrzem... Grałeś coś jeszcze? Miejsce, Ryan. Nie. Nie, coś jeszcze. Wiedźminie. A, właśnie, miałem tą Bradera przejść. Zapomniałem. Chłopie, graj, takie matury nie mam. Chociaż ja wiem, jak to będzie grał. Nie, nie będę grał. Nie, w życiu, nie, nie. Ja też grałem, tak więc... Matura była ostatnie 2 miesiące tak naprawdę, znaczy. Finałowe okrążenie i dawno po prostu jeszcze... Bo ciebie przynajmniej... Właśnie ciebie przynajmniej... Odpierdzielę. Ten twój ten to jest... No i koniec rozmowy.
A nie, słychać cię, zacinasz się, ale cię tak. Myślałem, że zaraz przerwie rozmowę, tak jak bywało już. Jezu, nie, lepiej nie, bo mnie wywali, zobacz! Nie chcę! Nie, tego. Może na dwa... Nie, myślałem, 2-0 będzie i... Ale słabo cię słychać. Ty masz chyba teraz 0.5 MB. Nie. Ale pieprznąłem, nie wiem. Ja pierdzielę, nie! Nie, nie, no chłodę, nie, nie, nie. Która jest młoda? Śleszno. Co? Doskonale. Ciekawe. 67. Może jak cię wysłychać? Mam problem z tym zakrętem. Nie. O, dzięki. Dzięki, ziomuś. Zero wygrywam i teraz... Ja pierdzielę, nie wypadam. Waliło cię? Nie miałem. Nie, nie gwali mnie. Czekaj, zobaczę tam... Czekaj. Nie wiem. Internet. To jeden z najbardziej wyrównanych wyścigów, jakie oglądałem. Nie, nie wiem. Serio? Źle nie grałem. Troszkę się przepychałem, ale... Tego chyba wymaga po prostu.